Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Meldujemy się 9.15, przerwa na kawę w poniedziałek. Witamy Was bardzo serdecznie z Krzyśkiem Bieleckim. Dzień dobry, mam nadzieję, że tym razem mnie internet nie rozłączy. Tym razem Cię słychać Krzysiu doskonale. Oraz Mackiem Łaszkiewiczem, który pędził specjalnie, żeby zdążyć na ten program, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Dzień dobry, witam. Jeżeli ktoś, któryś z naszych obserwujących, naszych oglądaczy to jest elektryk samochodowy na terenie Poznania, to niech się zgłosi w komentarzu. <noise> tak, bo coś tam się Maćkowi stało ja z, z samochodem. Tak, Krzysztof to jest ekspert w ogóle. Technika, tutaj mhm. samochody, to Krzysztof absolutnie. Kierować tym, prośby tutaj mistrzem. na... Na Twittera do Krzysztofa Bieleckiego. On wam wszystko naprawi i pomoże, oczywiście, zwłaszcza y, komputer, to, to, to są tutaj góry. Samochody, komputery, inne tego typu sprawy, to jest y, moja specjalność i moje hobby. Tak, przed piłką nożną to oczywiście. E, dobrze, słuchajcie, moi drodzy. Jeżeli mnie teraz słyszycie i nie, nie przewinęliście dalej, to możecie zostawić łapkę w górę, pięć gwiazdek na Spotify'u, nie wiem, zajrzeć na naszego patronaita albo zostawić jakiś komentarz, albo na przykład poczekać do końca programu i zostawić jakiś komentarz. Słuchajcie, tyle możliwości, że aż nie wiadomo, co wybrać, ale na pewno pamiętajcie o sobie i łapce w górze. E, to myślę jest obowiązkowe dla każdego słuchacza tego programu. Słuchajcie, weekendowa kolejka zdecydowanie nam oddała, była dużo dużo ciekawsza niż ta w środku tygodnia. No i o niej sobie właśnie porozmawiamy. Dużo takich dziwnych wyników, między innymi ostatnie w tabeli, czy przedostatnie przed tą kolejką, już nie pamiętam. Nottingham Forest zwycięża, słuchajcie, zwycięża z Liverpoolem. Jeżeli nie patrzyliście w wyniki, nie patrzyliście jak ta kolejka się rozgrywała, no to tak. Nottingham Forest wygrało z Liverpoolem. Jak do tego doszło? Nie wiem, ale na pewno wiedzą <laughs> Maciek z Krzyszkiem za chwilkę o tym opowiedzą. Ja z dziennikarskiego obowiązku powiem, że Iwoni zdobył bramkę na 1 do 0 w 55. minucie. No i Liverpool cały czas miejsce ósme, Mimo tego, że Nottingham Forest swój mecz wygrali, no to nie mieli szczęścia, bo na miejscu 20 cały czas na ostatnim miejscu w tabeli, co też nie świadczy dobrze o Liverpoolu, no bo Akurat, że Liverpool straci punkty z Nottingham Forest, to myślę, nikt, absolutnie nikt się nie spodziewał. Nie spodziewał. Jakie przyczyny tej porażki panowie upatrujecie? Co się stało, że ostatnio w tabeli Nottingham Forest wygrało no, z Liverpoolem, czyli z jedną z najlepszych drużyn w ostatnich latach w Premier League? Aż tak źle jest z Liverpoolem? Czy, czy nie wiem, czy to Nottingham Forest się budzi i, i rozpoczyna swój rajd w kierunku topu? Jak wy to widzicie? Jakie wy macie przemyślenia? Ja zacznę od ciekawostki statystycznej, bo tak pięknie sobie wyliczyłem, że nie mógłbym od niej nie zacząć. Jest to ciekawostka odnośnie Dina Hendersona, który grając w czapce tej swojej baseballówce w tym sezonie rozegrał tak cztery mecze i Nottingham w, tym, w tych czterech spotkaniach zaliczyło dwa zwycięstwa i jeden remis no i raz musiało uznać wyższość rywala. Zachowali w, tym, w tych meczach dwa czyste konta i stracili zaledwie trzy bramki. A kiedy Dean Henderson gra bez czapeczki, było to 8 meczów, 0 zwycięstw, 2 remisy, 6 porażek, tylko jedno czyste konto i 20 straconych bramek. No, ja uważam, że tutaj nie ma przypadków. No i Dean Henderson musi grać po prostu w czapeczce i to jest talizman Nottingham Forest. I kiedy Dean Henderson gra w czapce, to ta drużyna wygrywa. A już tak całkowicie, całkowicie poważnie, to, no, to, to to nie poważnie, to nie było na poważnie? No dobra, może trochę było, nie? Ale to daje, daje już Wam pole do interpretacji i do możliwości oceny, czy, czy mówię na serio, czy, czy tylko lekko ironizuję. Aczkolwiek nie, no Dean Henderson w tej czapeczce wygląda naprawdę jak bestia i ja myślę, że jeżeli on tak będzie grał do mundialu i też na mundialu, o ile na niego pojedzie, no to to jest jedynka w bramce, w bramce Anglików, bo naprawdę kapitalny, kapitalny mecz na Hendersona, to jak on obronił strzał bodajże Vergila van Dijka w końcówce tego spotkania, no naprawdę klasa światowa i ten bram... Bramkarz pokazuje tylko i na jak wiele go stać. Bramkarz wypożyczony oczywiście z Manchester United. Nadmieńmy, gdyby ktoś zapomniał, że Manchester United wypuścił taki diament. Wracając już do samego, samego spotkania, wiedzieliśmy doskonale w już w tych wszystkich meczach, w których oglądaliśmy Nottingham Forest Steve'a Coopera, że to jest ekipa, która może punktować i która ma potencjał do tego, żeby punktować, e, aczkolwiek e, no, nie wychodziło do tej pory, w meczu z Liverpoolem zagrało natomiast naprawdę, naprawdę wszystko, to był świetny mecz, e, świetny mecz z Nottingham, e, a jeżeli chodzi o Liverpool, no to zapytałeś o ten kryzys i o to, co, co się dzieje w ekipie Derec, e, no to chyba możemy już powoli mówić, że to nie jest tylko chwilowa zadyszka, bo e, okej, okay, było, było imponujące zwycięstwo z Manchesterem City, było imponujące Zwycięstwo w Lidze Mistrzów, e, aczkolwiek z drugiej strony no te, te mecze i te wpadki w Lidze się pojawiają, i to jest już kolejna tego typu, tego typu wpadka, w której Derec, ok, są może lepszym zespołem z, z punktu widzenia gry w piłkę w danym spotkaniu, e, aczkolwiek nie potrafią, nie potrafią strzelić gola, nie potrafią wywieźć trzech punktów, czyli to, czego ta ekipa, czyli to, co ta ekipa Jorgena Klopa potrafiła przez ostatnie sezony. Nawet kiedy gdzieś coś nie szło, to, to, to oni przepychali te spotkania i wywozili, wywozili z trudnych terenów zdobycze punktowe, a tutaj ewidentnie widać, że, że tej ekipie brakuje jakości. Wpadła lekka rotacja, bo widzieliśmy i Jonesa, i Carvalho, i oczywiście nieśmiertelny James Milner na tej, na tej prawej stronie. Było kilku zawodników, których na co dzień nie oglądamy w, w kadrze Liverpoolu, w składzie Liverpoolu, i jednak widać tutaj przepaść jakościową na, 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 w porównaniu tych zawodników i zawodników z pierwszego garnituru, więc wydaje mi się, że Liverpoolowi zdecydowanie jest potrzebna przebudowa i to już nie są chwilowe problemy, tylko jakaś tendencja, z którą Jurgen Klopp będzie musiał sobie poradzić. No tutaj Klopowi na pewno nie pomagają kontuzje, bo widziałem taką statystykę w studiu przedmeczowym, że aż 19 różnych piłkarzy Liverpoolu tak. opuściło przynajmniej jeden mecz z uwagi właśnie na uraz. I tuż przed tym meczem wypadł w zasadzie Thiago i to była jakaś infekcja ucha, więc coś absolutnie błahego, ale no sprawiło po prostu, że Jurgen Klopp musiał szyć z niczego. I tak faktycznie jest. Wydaje mi się troszeczkę, że w Liverpoolu no, powinni jak najbardziej obniżyć oczekiwania już na ten sezon, że tutaj o mistrzostwo raczej nie ma co mówić. Można powalczyć Oczywiście Oliga Mistrzów, ale też nie ma co wykonywać żadnych nerwowych ruchów, bo po prostu no, ta drużyna ma pewne problemy kadrowe, tak? I, i tutaj faktycznie i też jest w, pewnej, pewnej, w pewnym momencie też pewnej transformacji, ja o tym bardzo często powtarzam, może aż tak aż tylu ważnych piłkarzy z Liverpoolu nie odeszło, natomiast, no, no nie wiem, na przykład odejście Sadio Mane z, z tego ataku, no tutaj e, jakoś sobie trzeba z tym wszystkim radzić i też wprowadzenie tych nowych piłkarzy typu Darwin Nunes, e, czy właśnie Fabio Carvalho, czy Harvey od który swoją drogą zagrał całkiem dobry mecz, e, jakby oni też potrzebują czasu, natomiast no, porażka z Nottingham po takim meczu jeszcze, bo, e, żeby nadmiar złego jeszcze tutaj warto dodać, że Forest mieli po prostu wyższe Expected go w tym meczu i oddali w zasadzie no, podobną liczbę strzałów, takich groźnych strzałów na bramkę Alisona Wydaje się, że Dean Henderson jest większym bohaterem w tym meczu niż Alison, ale Alison też zagrał dobry mecz. No i jeżeli Alison po raz kolejny, już naprawdę nie wiem który w tym sezonie, jest najważniejszą postacią i najlepszym piłkarzem w koszulce e, Derec na, na boisku, no to coś jest nie tak jednak z tą drużyną. E, więc jak dla mnie po prostu ten sezon gdzieś już powoli zaczyna, trzeba, trzeba zacząć spisywać na straty, powalczyć co najwyżej o tę ligę mistrzów, bo ona co Prawda troszeczkę od Liverpoolu się oddala, ale nie jest jeszcze wcale tak daleko. No, no i tyle. Tutaj w temacie Liverpoolu za dużo dodawać nie będę, w temacie Nottingham tylko jeszcze szybko dodam, że, że właśnie takie Nottingham wyobrażałem sobie po awansie do, do Premier League. Czyli defensywnie oni byli bardzo dobrze poukładani, byli naprawdę pełni zaangażowania, to, 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 ten, ten ich stadion no niósł tych piłkarzy w zasadzie. Byli groźni oczywiście z kontrataków i też groźni ze stałych fragmentów gry, czyli taki Nottingham dokładnie sobie wyobrażałem, gdy Steve z ekipą awansował do poawansował do, do Championship. No i też bramkarz okazał się bohaterem. Wcześniej bramkarzem był Brice Samba i też był wielokrotnie bohaterem, w tym poprzednim sezonie w Championship. Teraz bramkarzem notingowym jest Dean Henderson i znowu sobie przypomniał, jak się broni. Także czapeczka to, to, to nie jest moim zdaniem przypadek. Niektórzy w czapce widzą mniej, Dean Henderson widzi więcej. Na pewno nie, nie rażą go promienie słońca, ale chwalimy Dina Hendersona, to trzeba też po, po, pochwalić środek obrony, bo McKenna z Kukiem zagrali naprawdę takie zawody. Ja wielokrotnie w tym sezonie krytykowałem McKenna i nawoływałem, żeby to jednak Worrell grał w pierwszym składzie, a tymczasem tutaj McKenna zagrał naprawdę wspaniale. Wspomniałeś o tej radości, o tej atmosferze na, na stadionie Nottingham, a to co działo się po ostatnim gwizdku, to naprawdę były piękne sceny. Dean Henderson gdzieś tam tonący w objęciach kibiców. Nottingham Forest, naprawdę rewelacja. Fajnie, że ta ekipa odżywa i miejmy nadzieję, że odżyje na dłużej, bo jak pokazała ta kolejka, mamy kilka drużyn, które mają potencjał do tego, żeby odżyć, i myślę, że Nottingham będzie jedną z nich. Dzieje się, dzieje się zarówno w górnej części tabeli, jak i w tej dolnej. O wszystkim tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać i dyskutować. Tutaj na razie stawiamy kropkę i przechodzimy sobie dalej. Hit tej kolejki to bez wątpienia Chelsea kontra Manchester United. Hit przynajmniej na papierze, ale mecz myślę, że też jak najbardziej oddał. Był ciekawy, był wyrównany. Może z lekkim skazaniem tutaj na, na Manchester United. Nie wiem, przynajmniej mnie jakoś lepiej oglądało się ekipę czerwonych diabłów. Koniec końców okazało się, że z tego spotkania obie drużyny wywożą jeden punkt. Chelsea dla nich strzelał Jorginho z rzutu karnego, jeżeli chodzi o Manchester United no to w samej końcówce Casemiro Wyrównał i, tak jak już powiedziałem, podział punktów na Stanford Bridge. Czy wy się zgadzacie z tym, co ja powiedziałem, czy może macie inne zdanie? No pewnie Krzysztof, tak się domyślam, że zacznie, no bo w końcu jego drużyna. Wydaje się, że ten Manchester United może się podobać. No i Chelsea też oczywiście cały czas groźna i, i silna drużyna. Ja o tym mówiłem, że tutaj Chelsea powolutku dołącza do tego wyścigu o te cele najwyższe w tym sezonie. Podział punktów dwóch mocnych drużyn. No i myślę, że takich meczów też życzymy sobie więcej. Bardzo fajna historia na sam koniec, no bo takie bramki w samej końcówce. Ledwo ta piłka w ogóle wpadła tam, prawie że na linii Optowała ta, ta futbolówka. Niestety były też smutne obrazki podczas tego spotkania: no bo Varan zszedł z prawdopodobnie kontuzją, która wykluczy go z gry na mundialu. To jeszcze będziemy oczywiście śledzić i, i patrzeć. Nie wiem, czy są jakieś nowe informacje na ten temat. Ja już wam oddaję głos i dodam teraz, że ostatnio zostałem skrytykowany, że piję wodę z gwinta, no i tak zostałem skrytykowany, że aż zapomniałem sobie wody przygotować, więc teraz, drodzy widzowie, nie zdziwcie się, że ja na chwilę odejdę od, tutaj od biurka. Cały czas słyszę chłopaków, o czym oni rozmawiają, bo mam słuchawki na blotów, także panowie, ja wam oddaję głos i na chwilę oddalam się, ale cały czas słyszę, co mówicie, więc proszę nie obrażać wielkiego arsenalu w trakcie, kiedy mnie nie ma. Szkoda, że powiedział, że nas słyszy, bo chciałem, chciałem, Jonasza trochę po, chciałem Jonasza trochę poobgadywać tutaj, no ale w takim wypadku jednak mi nie wypada. Zapraszamy na szóstą Ligę Europy, tego Jonasz nie słucha, tam, tam na pewno go poobga poobgadujemy, jak kiedyś nagramy ten format. Mam nadzieję, że nagramy. No e, wracając. W tym tygodniu będzie, tak, tak, zrobimy to. Po South Wales Derby to trzeba chyba, chyba nagrać, nagrać odcinek, ale już wracając do tego ważniejszego tematu, czyli do Manchester United, sprostuję na samym początku Rafaela Varana, bo te informacje, które pojawi pojawiły się dzisiaj, sugerują nam miesiąc przerwy od gry w piłkę, więc jeżeli zostanie powołany na Mistrzostwa Świata, a podejrzewam, że zostanie powołany na Mistrzostwa Świata, no to. <laughs> To będzie, to będzie to dla niego tylko jeden mecz przerwy, jeden mecz opuszczony w, w Mistrzostwach Świata. Także dla Rafaela Varana jest to na pewno doskonała informacja, bo, bo tylko, jeden, tylko jedno spotkanie miałby opuścić. To przy tej jego reakcji, którą, którą widzieliśmy na, w trakcie meczu z Chelsea, no, wyglądało to po prostu potwornie. On tonął we łzach, paradoksalnie było to takie fajne, budujące drużynę wydarzenie, no bo piłkarze Manchester United pocieszali tam swoje. Swojego obrońca. No ale przykro patrzyło się na to, co działo się z Rafaelem Waranem, ale tak jak mówię, te informacje najświeższe są już nieco bardziej optymistyczne, więc wiele wskazuje na to, że Rafael Waran na Mundial pojedzie. Wracając już do samego spotkania, to mam wrażenie, że to nie była mocna Chelsea, że ten zespół ma jeszcze swoje problemy. Co prawda Graham Potter wciąż nie pokonany w roli menedżera The Blues w lidze, aczkolwiek są, są przesłanki mówiące, mówiące o tym, że to jeszcze nie jest jego ekipa i on sobie ją musi poukładać. I było to widać zwłaszcza w pierwszych 30 minutach tego spotkania, bo United ten pierwsze pół godziny całkowicie zdominowane. To było naprawdę, ta trójka z tyłu, w którą wyszła Chelsea bardzo odpowiadała piłkarzom Manchester United i oni no, nie, nie, nie pozwalali wyjść The Blues z własnej połowy wielokrotnie. Dopiero po wejściu Bodajże Kowacicza na boisko i przejściu na, na czterech obrońców z tyłu zastąpił Marka Kukureje. Zaczęło to wyglądać dużo lepiej ze strony Chelsea i oni odzyskali w tamtym momencie inicjatywę. Druga połowa już zdecydowanie bardziej wyrównana, chociaż to chyba United miało jednak więcej okazji, Tej, tych okazji, których wciąż nie wykorzystywał Markus Rashford, i to jest gdzieś, gdzieś problem. Manchester United i samego tego piłkarza, bo jednocześnie Markus Rashford wykonuje naprawdę kapitalną robotę w ofensywie, bo on i presuje, i bardzo dobrze pokazuje się na pozycji, i bardzo dobrze dochodzi też do piłek, ale gdzieś to wykończenie, wykończenie leży. On co prawda tutaj z tym Chelsea nie miał aż tylu czystych okazji, co w spotkaniu chociażby z Tottenhamem czy z Nikozją w lidze Europy, ale też wydaje się, że chociaż z jedną bramką ten mecz powinien skończyć, bo, bo wyglądało to naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o dochodzenie do sytuacji, i klasycznie wyglądało to bardzo źle, jeżeli chodzi o w tych sytuacji wykańczanie. Jeżeli chodzi o United, to na pewno trzeba wyróżnić Lukaszoła, bo ten piłkarz znowu wraca do tej swojej formy z przedmistrzostw Europy, więc to jest naprawdę bardzo budujące dla Manchester United, że ten zawodnik gra w taki sposób. Duet obrońców, w sumie cała czwórka obrońców grała, grała naprawdę dobre spotkanie, więc tutaj wielki plus ze, ze, dla tych piłkarzy Manchester United. Drobny minus, a może niedrobny, ale duży minus dla Jadona Sancho, który wyglądał na bardzo zagubionego i jeżeli porównamy sobie jego wejście do drużyny już to przed rokiem w zasadzie to, jak wygląda do tej pory z Antonem, czyli, czyli piłkarzem, który gra po drugiej stronie, no to Jadonowi Sancho zdecydowanie brakuje tej, tej takiej bezczelności brazylijczyka, jakiejś takiej wiary w swoje umiejętności. Cały czas gdzieś jedno tempo za późno te jego podania są, są niecelne. On też źle pokazuje się na pozycję. No, wygląda źle i przydałoby się, żeby usiadł na ławce rezerwowych, tylko troszeczkę Manchester United nie nie ma kogo z tej ławki rezerwowych poderwać, bo jak spojrzeliśmy na tą, na tą ławkę właśnie w meczu z Chelsea, no to okej, okay, był tam Scott McTominay, który no, zawalił karnego i zaliczył jedno z najgorszych wejść na boisku w karierze, ale poza tym jest Antony Elanga, jest Garnacho, no, Pelistri, to nie są piłkarze, o których powiedzielibyśmy, że mogą zmieniać losy meczów, przynajmniej na razie, więc gdzieś ten odwód Manchester United i to, co ma do dyspozycji Erik Ten Hag, żeby reagować na wydarzenia boiskowe, jest naprawdę Ograniczony w tej chwili, więc, więc to jest, mam wrażenie, największy problem United na ten moment. No i ten problem było widać też w tej drugiej połowie, bo gdzieś jak pojawili się zmiennicy, wszedł na boisko Fred, ta jego zmiana miała trochę rozruszać, a wprowadziła tylko wiele chaosu. Mam wrażenie, że po jednej i po drugiej stronie, więc, więc na pewno nie było, to, nie było to dobre rozwiązanie z puszczeniem Freda. Mam taką teorię, że on raz na 17 tygodni przypomina sobie, że jest Brazylijczykiem, i ktoś w United powinien to obliczyć i tylko wtedy wystawiać go w meczach Premier League. No bo z Tottenhamem było super, teraz już, już znowu nie do końca. Fajnie, że bramkę strzelił Casemiro. Ja też w końcu zaczynam doceniać to, że, że ten piłkarz gra w Manchester United, bo wreszcie widać tą jego jakość. Piękna bramka, no taka w stylu Cristiano Ronaldo, można by było powiedzieć, bo naprawdę bardzo wysoko wyskoczył w powietrze i świetnie wykończył, wykończył strzałową. Remis chyba sprawiedliwy. Być może United było odrobinę lepsze, zwłaszcza patrząc przez pryzmat z samego początku tego spotkania. Chelsea oczywiście też miała swoje okazje. Myślę, że, że tutaj podział punktów Graham Potter też skomentował to tak, że ten podział punktów jest jak najbardziej sprawiedliwy i ja się z tym w zupełności zgadzam. No wiedz, że w Manchesterze United dzieje się dobrze, jeżeli w zasadzie możemy skrytykować, nie wiem, maks dwóch, trzech piłkarzy, tak? To bo Scott McTominay popełnił ewidentny błąd. McTominay Spomina Sancho i Fred. No właśnie, wspominałeś też o Sancho, też o Fredzie, a w zasadzie cały inny zespół zagrał nas na bardzo dobrym poziomie, no, tak. więc naprawdę United zagrało dobre spotkanie. Przede wszystkim właśnie Casemiro. Ja trochę się do tego piłkarza oczywiście doczepiałem i generalnie do tego transferu. No, bo Kazemiro jest chyba takim, jest klasowym środkowym pomocnikiem, ale jest no, takim pomocnikiem na 2-3 lata, tak? Jednak patrząc na swój wiek. Natomiast z perspektywy Manchester United lepiej mieć tego klasowego środkowego pomocnika na 2-3 lata, niż nie mieć go wcale, co miało miejsce w zeszłym sezonie. Więc pod tym względem, jak najbardziej, to jest piłkarz, który po prostu dodał jakości do środka pola Manchester United i, i fajnie, że tego gola strzelił, bo to jest naprawdę taki, taki duży boost do tego, żeby no, gdzieś tam prowadzić tę drużynę, bo trochę jednak taki, takiego lidera wydaje mi się, że w tym momencie na boisku Manchesteru United nie, no jest Bruno jasne, ale Kazemiro wydaje mi się, że też ma Swoją równie drogą... mocny charakter do tego, żeby po prostu tych piłkarzy gdzieś tam motywować cały czas tak. od początku do końca. Swoją drogą mam wrażenie, że Bruno Fernandes dostał opaskę kapitańską tylko po to, żeby móc się kłócić z sędziami w każdej możliwej tak, sytuacji, tak, tak. bo wiemy, że Bruno jest tym, który zawsze macha łapami i to jest to jest ten piłkarz, który, który najwięcej, najwięcej mówi, a teraz ma przynajmniej taki immunitet, że ma tą opaskę kapitańską i nie wlepiają mu za to żółtych kart. Ale strasznie irytujące był, Bruno Fernandes Powiem szczerze, współczuję sędziemu, bo dosłownie z każdą możliwą sytuacją. Ale on, on jest taki w każdym meczu, to jest wiesz, ja wiem, to, ja to nie wiem, jest. dlatego mówię, sytuacja. że jest irytujący. Ale faktycznie z tą opaską 200 IQ move że tak powiem, bardzo, tak. bardzo dobry, bardzo dobry ruch. Jeżeli chodzi o Chelsea, miejsce piąte, Manchester United miejsce szóste, także sąsiadują ze sobą tutaj dwaj rywale z tego spotkania, a my przechodzimy sobie. Dalej. Słuchajcie, Steven Gerrard was a problem. No to wiedzieliśmy, ale że aż tak? <grym> w 15 minutach Villa pokazała, jak bardzo cieszy się, że Steven Gerrard nie jest już ich trenerem. Druga minuta Bailey, siódma minuta Inks, 14 minuta Inks z rzutu karnego. No i już w drugiej połowie potem Oli Watkins można powiedzieć, dokończył dzieło zniszczenia. Y Dobry mecz Aston Villa. No to mało dość powiedzieć, tak, by grali 4-0. Całkiem niezły. Cał całkiem w porządku ten mecz tutaj Aston Villa. Zwyciężyli z Brentford, które przecież są nad nimi w tabeli. No i naprawdę można powiedzieć, że drużyna. Pokazała, że ten Steven Gerrard faktycznie, że była zmęczona Gerrardem. O, może tak. No, oczywiście nie wiemy, czy to, czy to był główny powód, no ale możemy tak wnioskować, patrząc na rezultat tego spotkania i na to, co działo się w, właśnie tutaj w ostatnim czasie w Aston Villa. No i co, panowie, to już pójdzie tak dalej? Może Aston Villa w każdym spotkaniu nie będzie wygrywała po 4 do 0, no ale na pewno zatrze ten kiepski, bardzo kiepski początek sezonu, no bo po Aston Villa spodziewaliśmy się, dużo, dużo więcej niż, niż po tym, co, co widzieliśmy tutaj pod Batutą Gerarda na samym jego początku. No i też możemy chwilę o Brentford, które tak wysoko w tym sezonie jeszcze nie przegrało. To jest taka informacja, która, no jeszcze było 5 do 1 z Newcastle. Dobra, to nieważne. Coś powiedziałem i szybko sam się zweryfikowałem. Nieważne. W takim razie oddaję Wam już głos i się nie mądruję. No Jeżeli chcesz mnie zapytać, co się stało w tym meczu, to moja prosta odpowiedź na to nie wiem. Absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego Aston Villa wyszła na ten mecz tak dobrze dysponowana i tak, w tak znakomity sposób zagrała te pierwsze 15 minut. Bo tak naprawdę wynik tego meczu rozstrzygnął się właśnie w pierwszym kwadransie, tak? No bo trzy gole, już w drugiej minucie gol, gol Bayleya, potem dwa razy Inks, no i w drugiej połowie tak naprawdę Brentford coś tam próbowało, ale no, no, no po prostu nie byli w stanie się nawet. Jakoś specjalnie zbliżyć do bramki Aston Villa i tylko Watkins podwyższył wynik tego spotkania na 4 do 0, więc nie chce mi się wierzyć, że można zagrać aż tak dwa odmienne mecze w ciągu kilku dni, bo przecież to, co się wydarzyło w środku tygodnia, w czwartek, jeżeli dobrze pamiętam, z Fulham, porażka 0 do 3, tam się po prostu, tam, tam się wydarzyło wszystko, co mogło tylko źle pójść, to właśnie wtedy źle poszło, czyli była czerwona kartka, był samobój, był gol z karnego stracony no absolutnie Aston Villa po prostu zasłużyła na to, żeby dostać wysoki, wysoki wynik w plecy w tamtym spotkaniu z Fulham, a tutaj nagle zasłużyła na to, żeby wygrać z Brentford 4-0, więc ten kontrast jest naprawdę, no daje dużo do myślenia, czy rzeczywiście Gerald Steven Jarrett był aż tak pogubiony w prowadzeniu tej drużyny, że, że nie był w stanie jakoś zmotywować, jej odpowiednio ustawić, chociaż w sumie ustawienia tej drużyny w tym meczu jakoś bardzo mocno się nie różniło od tego, jak Aston Villa grała wcześniej, no tyle tylko po prostu, że Danny Inks miał o wiele Więcej przestrzeni w ataku. No i jakby to tutaj trochę jednak. Y Uruchomiło, uruchomiło tego piłkarza. Może też się okazało tak, że po prostu Brentford e, trochę zlekceważyła z tą Willę i faktycznie byli delikatnie oszołomieni po tych pierwszych kilku minutach. Też mogło tak być, bo mam takie wrażenie, że Brentford to jest jedna z takich bardziej losowych drużyn, bo te wyniki ich w tym sezonie, tutaj 4-0 z Manchesteru United, tutaj wygrywają 5-2 z Leeds, potem właśnie przegrywają z Newcastle 1-5, teraz 0-4 Villa, 4 więc Brentford to jest generator po prostu losowych wyników. i. Jak Leeds i United tak, Leeds United, tak, masz rację, to było dwa sezony temu, Leeds miało, było bardzo niedeterministyczne i teraz tak samo jest właśnie z Brentford, więc typowanie wyników tej drużyny w naszym programie PNK Extra jest absolutnie po prostu największą zmorą, więc pod tym względem tak naprawdę Brentford zaskoczyło na, na minus, a Stamfield zaskoczyła na, na, na mega plus, tak, no bo ten Watkins tam pazerny na gole i w końcu cieszący się z tego, z, tego, z tej bramki jedynej dla niego w, w tym meczu i czwartej dla Stamfieldi, więc pod tym względem tak naprawdę jestem w delikatnym szoku cieszymy się delikatnie, że, że Steven Gerrard opuścił ten drużynę, bo tak naprawdę Aston Villa ma potencjał na to, żeby tak grać tydzień w tydzień. Czy będzie w stanie e, grać dalej z tym czasowym menedżerem albo z jakimkolwiek innym menedżerem, bo oczywiście też się pojawiają żarty w, w internecie, że Aston Villa by chciała tej Pechotino, ale on nie odbiera telefonów, żeby chciała Tuchela, ale Tuchel też zablokował już numer Aston Villa i tak dalej, i tak dalej. Ale takie zwycięstwo 4-0 pokazuje jakby na rynku trenerskim, że hej, przyjdź ktoś do nas, bo my mamy rzeczywiście Dobrych piłkarzy. My mamy Inks, mamy Bayleya, mamy Coutinho, o tym piłkarzu można było już zapomnieć, więc jeżeli tam przyjdzie rzeczywiście odpowiedni trener i pozostawia tę ekipę tak, że ona będzie faktycznie e, no, grać tak jak w tym meczu, to Aston Villa to jeszcze nie jest stracone, żeby ona skończyła w, pierwszy, w pierwszej dziesiątce. No, generalnie, jeżeli chodzi o Stevena Gerarda jeszcze, to jego Aston Villa w ostatnich dziewięciu spotkaniach Premier League zdobyła dwie bramki. Tutaj wystarczyło im osiem minut, żeby wyrównać to osiągnięcie. No, jeżeli ta ekipa nie grała w jakiś sposób na zwolnienie Stevena Gerarda, to znaczy, że on po prostu jest słabym trenerem. I to jest to są dwie opcje. Albo Steven Gerard jest tak fatalnym szkoleniowcem, albo gdzieś tej ekipie nie pasowało to, co, to, co, to, co, to, co proponował im Steven Gerard. No, widać też, że kto strzelał bramki. No. Dany Ings był gdzieś tam momentami odesłany do, do roli drugoplanowej. Leon Bailey tak samo, więc to są piłkarze, którzy gdzieś przez tego Gerarda zostali, zostali zepchnięci na, na, na boczny plan, na boczny tor, a teraz, teraz stanowią o sile tej ekipy. No to, co dla nas smutne, ale coś, czego się spodziewaliśmy, to Jan Bednarek dalej z rezerwowym dalej nie gra w pierwszym składzie, więc ta sytuacja się nie zmieni. Myślę, że niezależnie kto by nie przyszedł, no chyba, że są Dyche, może, może Seanowi Dajszowi. Jan Bednarek by przypasował, a tak poważnie to nie mam, nie mam zielonego pojęcia, kto może zastąpić Gerarda w Aston Villa na stałe, ale to jest na pewno ekipa, która ma ogromny potencjał i która składowo, kadrowo wcale nie jest taka słaba, jak można by było sugerować po wynikach. Premier League nie ma już słabych drużyn, tak się okazuje. Czy rzeczywiście? No, chyba że mówimy o Wolverhampton, bo to ekipa, która y, przegrywa kolejne już y, spotkanie. 4 do 0 z Leicester City u siebie. Wow, to naprawdę robi wrażenie i to takie niezbyt, y, niezbyt pozytywne. Y, no, o Wolves nie możemy powiedzieć właściwie y, nic dobrego. Prócz tego, że w sumie to grali całkiem nieźle to spotkanie. Po prostu Lester wykorzystało to, co mieli do wykorzystania. No bo, okej. Okay. Wolf zgrało dobrze, no ale przegrać 4 do 0 po czterech strzałach celnych Leicester. Powiedzmy sobie też szczerze, że te strzały Leicester, no to, to było coś niesamowitego, no bo na przykład gol Tillemansa czy gol Madisona, no to są naprawdę trafienia światowej klasy, zwłaszcza ten gol Tilemansa, Tutaj nawet średnio mi porównywać ten gol Madisona, który też był ładny, no ale ten gol Tilemansa no to na pewno będzie nominowany do gola sezonu. Leicester wygrywa drugi mecz z rzędu. Z tej strefy spadkowej na razie się żegna. No a Wolverhampton ma swoje problemy. No bo okej, okay, możesz grać w porządku, ale jak zdobywasz 5 bramek w 12 spotkaniach, to nie możesz liczyć na y, dużo. Y, brak tutaj skuteczności, brak. Y Brak czegokolwiek dobrego, nawet nie wiem za bardzo co, co powiedzieć, bo to też takie trochę dziwne, yy, dziwne to spotkanie. No, nie spodziewalibyśmy się raczej, yy, tak na przykład jak ktoś sobie spojrzy, no właśnie widzieliście pewnie jak zacząłem na początku tym mówić, tę planszę, tak? No to w życiu byście się nie spodziewali, że tutaj był wynik 4 do 0 dla Leicester City, a jednak Maciej okazuje się miał rację. Maciej, który tutaj tostował Brentana Rogersa, nawet w tych najgorszych momentach i najgorszych chwilach no i proszę bardzo, okazuje się, że, że Maciej miał rację. No dość mówić, że w tej drugiej połowie tabeli od miejsca 10 do 20 to Lester ma najwięcej zdobytych bramek i to tak zdrowo, bo tych bramek ma strzelonych aż 21. To więcej niż na przykład Chelsea, niż Manchester United, niż Newcastle, którzy, którzy są w górnej części tabeli. Także coś się w tym Leicester dzieje dobrego, czy będzie tak dalej. To już myślę pytanie do Was. No i pytanie też do Brendana Rogersa i jego ekipy. Moi drodzy, gdzie są przeprosiny dla Brendana Rogersa? Gdzie są przeprosiny? To Macie jest, go nie jest... grali z Wolverhampton, z Wolverhampton. Ja wiem, i ja oddaję tylko cztery zetne strzał. Ja wiem, ale <grym> mimo wszystko Leicester, które było tak fatalne w defensywie w pierwszych kilku kolejkach tego sezonu, robi trzecie czyste konto z rzędu. Danny Ward zagrał dobry mecz. To jest coś, coś naprawdę niesamowitego, jak ta drużyna wstała z kolem. bo przecież to, jak Lester wyglądał na samym początku tego spotkania, to faktycznie ja już miałem taki moment, że nie wiem, będzie trzeba nagrać przerwę na kadrę, będzie i trzeba przyznać do tego, że Brandon Rodgers jest do zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. A potem jednak wiesz, oglądam już ten, ten mecz, który oni wygrali bardzo wysoko z Nottingham Forest. To już miałem takie, już mi się lampka zapaliła i sobie pomyślałem, że a może jednak jeszcze coś się w tej drużynie odmieni i faktycznie Lester zaczęła nagle Punktować po te trzy ostatnie mecze. No to są trzy naprawdę całkiem fajne spotkania. No, no, w tym, jakby trudno mi jest w ogóle oceniać jakoś ten mecz, no bo z jednej strony Wolverhampton dominowało, oddało więcej strzałów, naprawdę momentami naprawdę grało bardzo fajną piłkę. Natomiast to Lester strzało w tym meczu gole i to oni po prostu z, z tego meczu wyciągają absolutne maksimum, czyli te cztery gole i trzy, e, trzy punkty. No, na pewno taką właśnie jedną z postaci, która odmieniła grę Lester w tym sezonie jest WoodFest, czyli czyli no ich tak naprawdę jedyny transfer ubiegłego lata okazuje się, być naprawdę e, sporą różnicą, sporym game changerem w defensywie Leicester i to właśnie dzięki niemu ta drużyna gra trochę lepiej w obronie, no bo Daniel Amartey nie stał się nagle lepszym piłkarzem, tylko po prostu mając obok siebie piłkarza e, chyba młodszego, ale mimo wszystko trochę lepszego jeżeli chodzi o umiejętności, jeżeli chodzi też o, o takie umiejętności e, przywódcze w, w defensywie, no sprawia po prostu, że gdzieś tam ta defensywa zaczęła e, się kleić, zaczęło to wszystko wyglądać o wiele lepiej, nawet, no i nawet ten Danny Ward potrafi trafić w piłkę przy interwencji, więc pod tym względem tak naprawdę Leicester Ogarnięte trochę w defensywie wyglądało wiele lepiej. No a w ofensywie dalej ma bardzo ważnych piłkarzy. Dalej ma Mansa i Madison, no, którzy są absolutnymi katalizatorami, jeżeli chodzi o tę ofensywę lisów, to oni są tutaj głównie piłkarzami, którzy zdobywają bramki, którzy kreują tę sytuację jeszcze do tego możemy dorzucić Harvey'a, barnsa Więc co do Lester, mam takie wrażenie po prostu, że latem oni wokół tego klubu było całe w takich negatywnych emocji, że dużo ludzi było, miało jakby pełne pełne miały obawy co do tego jak Leicester będzie grał w tym sezonie, jak oni będą wyglądać, czy to jest ekipa, która na przykład, czy, czy odejdą ci najważniejsi piłkarze i za ile, ostatecznie odszedł tylko Fofana, czy ktoś przyjdzie, ostatecznie przyszedł tylko tylko Fez, natomiast teraz Leicester no, po prostu musi grać, to, to nie pozostało nic innego niż tylko grać mecze i gdzieś tam zostawiając już po prostu na boku, z tyłu te wszystkie negatywne emocje, które się kłębiły wokół tego, wokół, wokół tego klubu, wokół tej drużyny, skupia się po prostu na grze w piłce i zaczyna im to zaczyna im to wychodzić. Natomiast przechodząc tak, tak szybko do, do Wolves, no bo to jest ekipa, która z jednej strony zagrała całkiem niezły mecz, a z drugiej po prostu przegrała 0-4, więc tutaj jakby mamy dosyć spory kontrast w tym, co widzieliśmy, a w tym, co się wydarzyło faktycznie na, na, na tablicy wyników. Martwię się o tę drużynę, faktycznie się o nią martwię, bo mało... Nie mam jakichś takich zbytnych plusów do, do wyciągnięcia gdzieś z tej ekipy, jakichś takich argumentów na podbudowanie, że oni wstaną i, i zaczną punktować nagle, no bo też są w tym momencie w zasadzie bez trenera, tak? no bo Stephen Davis został, Steve Davis został kontrakt do, do końca tego roku kalendarzowego, jeżeli dobrze kojarzę, więc Wolves dalej będzie szukać nowego menedżera. no ale jeżeli zaczęła się, zaczęło się szukanie od Julena Lopetegiego potem Peter Bosz, potem nawet pytanie o, o trenera Queen's Park Rangers i w końcu kończy się w zasadzie na daniu takiego trochę dłuższego kontraktu em, trenerowi młodzieżówki, no to się jest nie tak, no to to w takim razie na tym rynku trenerskim jest nieatrakcyjne, że, że ludzie nie chcą tam przyjść, nie chcą brać tej drużyny em, i będą po prostu problemy, a w zasadzie te problemy już są. Bo Steve Davis jedyne, co może zaproponować tej drużynie, no to wprowadzenie kilku młodych piłkarzy. Jedyny młody piłkarz, jaki na tym skorzystał póki co, to jest Hugo Bueno, ale na ławce jeszcze się pojawiło kilku innych zawodników, na przykład Irlandczyk Joe Hodge może też będzie, będzie dostawał więcej minut. Natomiast poza tym, no to w Wolverhampton nie widzę absolutnie żadnej różnicy, żadnej poprawy. Nathan Collins, jak był słaby, dalej jest słaby i po prostu nie, ma, nie było żadnego problemu z tym, żeby tego obrońcę gdzieś tam wymijać i, i ośmieszać. No to nie jest pierwszy raz tak naprawdę, gdy ten zawodnik no nie jest podporą wilków w defensywie, tak powiem bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo lekko no choć już w tym poprzednim meczu dostał kilka minut i nie wyglądało to kolorowo, ale wiadomo trzeba, trzeba czasu, żeby oswoić się z graniem na, na tym poziomie więc faktycznie jest to jakaś szansa dla młodych, młodych piłkarzy Wolves ale mam wrażenie, że ta ekipa jest skrojona pod konkretnych menedżerów, którzy preferują bardzo defensywną piłkę i tylko tacy mogliby, mogliby coś z niej coś z niej ulepić, więc myślę, że Sondage znowu jest tutaj kapitalnym wyborem ale to się pewnie nie wydarzy w ogóle dziwię się, że tak długo Sondage pozostaje bez pracy, więc więc to jest taka rzecz, która. No jest to jedno z bardziej, bardziej niecodziennych z bardziej niecodziennych wydarzeń jakie, jakie można było jakich jak można było się się spodziewać co chciałem powiedzieć tutaj na, na temat Leicester City bo jak doskonale widzicie ubrałem tutaj sobie koszuleczkę tego klubu moim obowiązkiem w życiu jest to że jeżeli Jamie Vardy strzela bramkę to ja wy, występuję w przerwie na kawę w koszulce Leicester City no i Jamie Vardy tą bramkę zdobył, bo... Strzelił gola na, na 4 do 0, więc strzelił gola na 4 do 0, więc to jest kapitalny powrót Anglika na, na, strzelec, na listę strzelców. I co jest tutaj istotne, jeżeli chodzi o Jamie'ego Wardiego, to była to jego setna bramka, którą strzelił po, trzy, po przekroczeniu 30 roku życia w Premier League. Jest pierwszym takim zawodnikiem, który tego dokonał, więc no, po prostu legenda, legenda angielskiej piłki, legenda Leicester City, niech strzela nam jak najdłużej. No a okoliczność. Około boiskowe tego, tego gola Jamie'ego Wardiego to już jest w ogóle inna, inna historia, bo nie dość, że facet przed wejściem na boisko wypił sobie puszkę Red Bulla, czyli ten jego przedmeczowy rytuał dalej funkcjonuje, to jeszcze po strzeleniu bramki no, znowu udawał wilka i pokazywał kibicom Wolverhampton, że nie do końca pięknie pachnął. No, jest, jest wyjątkowy, jest jedyny w swoim rodzaju, po prostu Jamie Wardy. Nie do końca, pięknie pachną. E, ciekawie to ująłeś. Na pewno, na pewno, tak to chciał właśnie przekazać Jimmy Wardi. Myślę, że tak. Słowami. Myślę, że tak. Dobrze, słuchajcie, to były wilki kontra lisy, a teraz może o koguty kontra sroki. Także taki pojedynek bardziej ptasi, bym powiedział. Okazuje się, że Newcastle wygrywa to spotkanie 2 do 1 po golach Wilsona i Almirona, który naprawdę jest w niebywałej formie. Jeżeli chodzi o Tottenham, no to Harry Kane zdobył jedną, jedyną bramkę dla Tottenhamu w tej kolejce. No i słuchajcie. Kilka faktów. Newcastle w tym momencie wskakuje na miejsce numer 4. Dokładnie tak, Newcastle znajduje się w top 4, ma najlepszą defensywę w lidze, lepszą niż na przykład Manchester City, lepszą niż Tottenham, za, który, za którą to defensywę właśnie chwaliliśmy, lepszy niż Arsenal czy Chelsea. No i trzeba ich zacząć traktować coraz, coraz poważniej. Oczywiście Newcastle ma mniej punktów niż Chelsea, czy... Boże, mniej meczów rozegranych niż... Więcej, znaczy meczów rozegranych. jest jak ja się plątam dzisiaj. Newcastle ma więcej rozegranych meczów niż Chelsea i Manchester United, no ale powiedzmy sobie szczerze, że wywiera taką presję, tak, że teraz to Manchester i Chelsea muszą wygrać, żeby ich po prostu w tej tabeli przeskoczyć. Jeżeli chodzi o Tottenham, no to druga porażka z rzędu. Tutaj trzeba bić na alarm. Odkąd powiedziałem, że Tottenham włączy się tutaj powoli do tej walki o mistrzostwo w tym sezonie i um, no i że trzeba ich traktować właśnie w tym kontekście i że ja nie rozumiem dlaczego to nie dlaczego to ten ham nie pojawia się w tej dyskusji o to mistrzostwo no to to ten ham przegrał dwa mecze no, i nie wiem, no skłamałbym mówiąc, że jestem jakiś mega smutny z tego powodu, bo doskonale wiecie, jakiej drużynie kibicuję. No, ale trzeba przyznać, że ciekawy nie. tutaj, ciekawy, trzeba przyznać ten zbieg okoliczności. Dwie porażki już tak z dyskusji tam na naszej konferencji. Wiemy, że delikatnie mamy jednego kibicatora hamu, jest on już troszkę zirytowany tym, jaki styl prezentuje drużyna Antonio Conte, no bo można powiedzieć, że to był taki typowy, znowu. Mecz tej ekipy w ogóle w drugiej połowie się rozpadało i, i, i ten deszcz jeszcze wturował temu stylowi, można powiedzieć. Także ten Han cały czas gra swoje, no ale teraz już tych meczów nie przepycha, tylko je przegrywa. Panowie, o Newcastle najpierw chciałem z wami porozmawiać powalczą w Mistrzów w tym sezonie, czy to, czy to jest jakaś w ogóle dyskusja abstrakcyjna? No bo oni mają jedną porażkę tak naprawdę w tym sezonie i prezentują się naprawdę dobrze. A przypomnijmy, że y, na przykład taki zawodnik jak Alonso i Maximin ma kontuzję i, i nie gra swoich meczów, także oni nawet nie są w tym najsilniejszym optymalnym składzie, jeszcze na przykład nie ma Isaka, y, także to jeszcze nie jest 100% co ma do zaoferowania Newcastle, a już wyglądają dobrze. Szybko o Tottenhamie, bo myślę, że ich temat można zamknąć dosłownie w jednym zdaniu. Chcielibyśmy chyba wszyscy i kibice Tottenhamu też, żeby Antonio Conte zaczął wykorzystywać tę niesamowitą jakość, która drzemie w tej drużynie, bo chociażby ofensywa ma taki potencjał, że aż przykro, że Conte nie jest w stanie tego do końca wykorzystać, tylko faktycznie chce przepychać te mecze, a nie skorzystać trochę z umiejętności swoich zawodników, tych zawodników, których ma do dyspozycji. Jeżeli Conte zmieni to w swoim podejściu, chociaż odrobinę, bo wiadomo, że Mocna defensywa w tym meczu zdecydowanie nie była mocna, bo obrońcy Tottenhamu gubili się jak, no, nie wiem, jak, no, po prostu wyglądali fatalnie w defensywie. Newcastle mogło robić co chciało w zasadzie, więc jeżeli Kontek gdzieś to wyś, wypośrodkuje i, i sprawi, że ta jego ekipa będzie chociaż troszeczkę chciała grać w piłkę, to będziemy mieli naprawdę pociechę zaglądania Tottenhamu, a kibice Spurs będą mieli pociechę z dobrych wyników swojej drużyny. Do tego, do tego momentu będą się zdarzały takie sytuacje, w których będą przekrywali spotkania z Bixie z zespołami top 6, no bo tutaj trzeba już brać Newcastle United jako taką drużynę. Są na czwartym miejscu. No i myślę, że nie powinniśmy w ogóle deprecjonować ich pozycji w rajdzie i w walce o Ligę Mistrzów w tym sezonie, bo jest to ekipa naprawdę mocna, którą Eddie House zbudował no, od, od podstaw w zasadzie. No i to jest ekipa, która, która wygląda fantastycznie niemalże w każdym spotkaniu. No, Kieran Trippier wrócił sobie na, 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 na mecz z Tottenhamem jako były zawodnik, oczywiście z Pers, no i zagrał po prostu rewelacyjnie. Był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Jak Miguela Almiron zbudował Eddie Howe, to jest też coś, coś niesamowitego, coś niezwykłego i naprawdę trzeba gratulować menedżerowi, menedżerowi, menedżerowi Newcastle United, że wyciągnął z tego piłkarza taki potencjał. Calm Wilson wrócił do strzelania. Mógł strzelić jeszcze jedną bramkę, ale była taka sytuacja, w której. W której wchodził w taką, taki kąśliwy strzał, wchodził przez środek i nie zdążył zmienić tor lotu piłki. To byłaby pewna bramka, gdyby tylko dziubną, dziubną futbolówkę, bo u Loris nie miałby nic do powiedzenia w tej sytuacji, więc mógł nawet skończyć z drugą bramką. No i jest oczywiście Bruno Gimaraesz, w zasadzie cały ten kolektyw Newcastle United funkcjonuje niesamowicie. No, ja nie mam powodów, żeby nie brać ich pod uwagę w walce o Ligę Mistrzów, zwłaszcza, że oni tych meczów praktycznie nie przegrywają, bo oni, jeżeli już mają słabszy mecz, to zazwyczaj zwyczaj remisują, a to są ważne punkty, które będą liczyły się na koniec sezonu. Więc Newcastle jak najbardziej jest w wyścigu o Ligę Mistrzów. Jedyna kwestia jest taka, że tych drużyn, które do tego wyścigu o Ligę Mistrzów w tym sezonie chcą dołączyć, jest naprawdę wiele, bo mamy i Tottenham, mamy Chelsea, mamy Manchester United, mamy też gdzieś jeszcze przecież Liverpool, który na pewno Ligi Mistrzów nie odpuści do samego końca, więc będzie ciasno, będzie naprawdę ciasno. Mamy też Arsenal, który Jonas cały czas utrzymuje, że walczy tylko o Ligę Mistrzów, a nie o Mistrzostwo kraju. Jonasz, nad, nad miejscem premiowanym Ligium Mistrzów macie w tej chwili 7 punktów przewagi. Walczycie o Mistrzostwo Kraju. Do, Do tego jeszcze za, za chwilę przejdzie. Tak, tak. Ja mam tylko jeden konkurs dla naszych widzów, żeby zaproponowali w komentarzu, jakie, jakby co Antonio Conte ma Emerson Royal, że ten ciągle go wystawia w pierwszym składzie. Jakby czym szantażuje Emerson Antonio Conte, że ten gra wszystko prawie od deski do deski, wrócił sobie po, po zawieszeniu, po trzech meczach zawieszenia i znowu pełne 90 minut. Także piszcie w komentarzach, czym sobie Emerson Royal wywalczył pięść w pierwszym składzie. No i dobrze, Krzysztof. Wywołałeś temat Arsenalu, więc myślę, że możemy sobie przejść do spotkania Southampton i Arsenal, który Arsenal zremisował 1 do jednego. To drugi mecz w tym sezonie, w którym Arsenal traci punkty. Także na pewno trzeba to odnotować gdzieś w tym kajeciku, bo no, jest to rzecz w tym sezonie niespotykana. Cóż, spodziewaliśmy się, że Southampton będą kłopoty. No, ale po tej pierwszej połowie wydawało się, że to będzie spokojny mecz, w którym ekipa. Michaela Artety pod, po wyjściu na drugą połowę domknie to spotkanie, wygra jakieś 2-3 do zera i nie będzie tutaj żadnego problemu. Rzeczywistość okazała się brutalna: no bo to Armstrong po zresztą fantastycznej akcji z Elionusim zdobyli bramkę na 1 do 1, no i kanonierzy dostali tylko punkt z tego meczu i tak właściwie najbardziej z tej całej kolejki może być zadowolony Manchester City, no bo wszyscy ich rywale z Big Six, z Wielkiej Szóstki potracili punkty. Liverpool przegrał, Chelsea, Manchester zremisowali, Arsenal i Tottenham, znaczy Tottenham przegrał, a Arsenal właśnie zremisował, także no tutaj City sobie nadrobiło punkty właściwie nad wszystkimi, niezależnie od tego, o co tutaj walczy jakakolwiek drużyna. Jeżeli chodzi o moją opinię, no bo po Pozwolę sobie zacząć, że tak powiem. Tutaj zawsze przy arsenalu pozwalam sobie na trochę więcej. Um troszkę ta niemoc ofensywna y, mnie bardzo smuci, no bo musimy sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli chodzi o tą skuteczność i o tą ofensywę, to Arsenal w ostatnich meczach y, troszkę y, troszkę pikuje w dół, jeśli mogę tak powiedzieć. No bo w tych ostatnich czterech meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, to Arsenal w każdym meczu zdobywał tylko i wyłącznie jedną bramkę. To było Bodo, to było PSV w Lidze Europy, y, no i Leeds United i Southampton. Oczywiście ten mecz z Soton nie wyglądał tak jak ten mecz z Leeds, gdzie Arsenal był całkowicie nieporadny. Tutaj Arsenal miał zdecydowanie więcej do powiedzenia, ale jednak ta niemoc ofensywna, no, daje się po prostu zauważyć. Jeżeli to jest ten słabszy okres, który przytrafia się każdej drużynie na, na przestrzeni całego sezonu, jeżeli to ma być ten słabszy okres, to okej, okay, to ja to biorę jak najbardziej w ciemno i, i się nie przejmuję, bo jeżeli to ma być słaby okres, to, to w sumie i tak, jest, i, i tak jest dobrze, tak? No bo smucimy się i, i tutaj dyskutujemy nad tym, że Arsenal remisuje na wyjeździe z Soton, no mogło być lepiej, ale przecież mogło być dużo, dużo e, gorzej. No dość mówić, że bramkę zapewnił no, granic Czaka i to z gorszej nogi. E, na tych sytuacji było znacznie więcej, bo i Gabriel Jesus miał e, dwie doskonałe sytuacje, i Saka miał swoje e, momenty w tym spotkaniu. Żaden z nich e, tutaj nie, e, nie zdobył bramki. No i oczywiście muszę nadmienić, e, bo, bo kibice na pewno by mi tego nie wybaczyli, no i też tr trzeba to głośno powiedzieć, że sędzia był bardzo tego tego popołudnia tutaj łaskawy dla obrońców Southampton, bo robili tak naprawdę co chcieli, i z Gabrielem Jezusem, i z Bukajosaką. No ale już z Jezusem to naprawdę tam do ziemi, do gleby, i łokcie były, i, i, i ręce, praca rękoma. Sędzia tego nie widział. No ale ja też stoję obok tego zdania, że akurat w tym meczu. Bez względu na to, jak sędziował sędzia, jak jakie było sędziowanie, no to Arsenal powinien to spotkanie na spokojnie wygrać, bez znaczenia, jak, jak sędzia sędziował. Po prostu trzeba było wykorzystać swoje sytuacje, no ale oczywiście sędzia też. Nie pomógł. Krzysztof wywołał tutaj tą, tą moją dyskusję, którą od dawna prowadzę, że Arsenal walczy o Ligę Mistrzów, głównie dlatego, że rywalem jest Manchester City, no, który jest praktycznie bezbłędny w tym sezonie. Jeżeli Arsenal rywalizuje z Drużyną, gdzie Haaland na etapie 11 meczów ma 17 bramek, gdzie gra fantastyczny Kevin De Bruyne. To naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że do samego końca, jak równy z równym, na punkt Arsenal będzie tutaj rywalizował z Manchesterem City. Moim zdaniem, to byłaby, taki, taki miły dodatek do tego sezonu, no bo ja stoję za tym cały czas, że celem na ten sezon jest Liga Mistrzów i ja z tego będę zadowolony. A jeśli Arsenal do samego końca będzie tutaj walczył o mistrzostwo, no to będzie to miły dodatek. Jeżeli wygra, no to już w ogóle będzie absolutnie, świetny sezon, ale, ale cały czas stoję za tym, że tutaj kluczem będzie jednak ta Liga Mistrzów. Oddaję Wam już głos. Czy Waszym zdaniem Arsenal jako. Ten tutaj pretendent do tytułu powinien takie mecze na spokojnie wygrywać? Czy, czy uważacie, że będzie miejsce w tym sezonie po prostu na stratę punktów? Bo, bo też się o tym mówi, że, że w tym sezonie wszystkie drużyny tracą sobie te punkty i City już raz przegrało, dwa razy zremisowało. No tutaj teraz Arsenal zremisował, inne drużyny, no to już wiemy jak to wygląda. No jak myślicie? Jakie jest wasze zdanie? Ten sezon jest tak skonstruowany przez mistrzostwa świata, że wszystkie ekipy będą gubiły punkty i Manchester City jeszcze nie stracił, jeszcze nie skończył gubić punktów. To nie jest tak, że, że oni już teraz będą wygrywać wszystko do samego końca. Te gorsze mecze na pewno się przytrafią i Arsenalowi te gorsze mecze też się przytrafiają, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ten, ten natłok meczów zaczyna się robić naprawdę, naprawdę duży i piłkarze muszą grać na bardzo dużej intensywności. Ale ja chciałem zacząć od pytania w zasadzie do ciebie. Jak to jest żyć w czasie? czasach, w których Alex i Łobi i Granitczaka są najlepszymi pomocnikami w Premier League. No cudownie, a najgorsze jest to, że nie grają w jednej drużynie. a szkoda, aż szkoda, że... Najgorsze, ten... najgorsze jest to, że to jest prawda, nie? To jest, to no właśnie, najlepsze jest to, że to jest prawda. Najlepsze jest to, że to jest kurcze, blade prawda. No nie no, doskonały po prostu performance. Jeżeli pytasz jak to jest, no to odpowiem ci, że cudownie. No i jesteś zwycięzcą, absolutnym zwycięzcą w tym sezonie, bo to jako jedyny powiedziałeś, że Alex i Łobi będzie piłkarzem i Aleksiej z jest piłkarzem, ale do niego sobie przejdziemy później. Ja może pójdę do tego meczu trochę inaczej. Znaczy, podejdę w taki sposób, że mm, pamiętamy ten ostatni mecz Arsenalu z Leeds, przegany 0 do 1, mimo że Leeds miało tam ogromną ogromną presję, jakby na, na Arsenal, żeby to spotkanie zremisować albo nawet wygrać. Więc tu mamy mecz, w którym Arsenal przeważał i powinien, powinien to spotkanie wygrać, ale ono się kończy remisem. Więc jakaś tam suma szczęścia gdzieś tam wychodzi nam 0 w takim przypadku. I Arsenal, który z, z właśnie jak biorąc te dwa mecze do, do, w całość, no, no gubi punkty, mimo wszystko jakoś tam zasłużenie i trzeba to po prostu wkalkulować i jechać dalej. Szkoda oczywiście, że to jest na, na Southampton, że to nie jest na jakieś silniejsze drużynie, że mm, Arsenal, no nie wiem, na przykład z Tottenhamem, ale z Tottenhamem z kolei zagrał lepszy mecz, więc no okej, okay, takie mecze się po prostu będą wydarzać. Jest faktycznie pewna niemoc w ofensywie. Gabi, Jezus jest naprawdę niezwykle sfrustrowanym piłkarzem w tym momencie, bo faktycznie nie strzelił gola już od pięciu spotkań, uwzględniając nie tylko mecze ligowe, ale też mecze pucharowe Ligi Europy. Więc trochę jego frustrację w tym przypadku jak najbardziej rozumiem, bo faktycznie no po prostu zaczął ten sezon bardzo dobrze i spodziewaliśmy się, że on dalej będzie tego gole strzelał. A teraz już nie tylko Erling Haaland mu odjeżdża w klasyfikacji strzelców, ale także Aleksander Mitrowicz mu odjeżdża. Więc tutaj Jezus naprawdę musi. Gdzieś tam się wziąć gaść, trochę mniej się może frustrować i irytować. Ale po prostu dalej pracować dla zespołu i trochę gdzieś tam drużynowo sobie dalej te wszystkie okazje wypracowywać. Ja chciałem w ogóle pochwalić boki obrony Arsenalu do momentu, w którym to mi troszeczkę się za Bena Wa'a. Tak, chciałem pochwalić Bena bo naprawdę bardzo dobrze w tym meczu zagrał i ta asysta. To, to palce lizać. idealne tam gdzieś tam. To dogranie. Generalnie White po prostu na tej prawej stronie oddytał się znakomicie. Ja od zawsze wiedziałem, że to jest dobry obrońca, natomiast twierdziłem, że to jest dobry środkowy obrońca, a teraz już tak, wiem, że tak. to jest też dobry prawy obrońca. Chociaż Arteta i tak go zdjął i po prostu przesunął to miasu na prawą stronę i postawił Tirneya na lewej, więc w tym przypadku akurat zrobiłbym odwrotnie i to, to miasu raczej bym zdjął i to Turniera wprowadził na lewą stronę, ale być może White po prostu no, jest już trochę może zmęczony tym natłokiem meczów. Pod tym względem jakby tutaj trochę rozumiem tę delikatną rotację. Więc ja bym się nie martwił Jonasz, jakby takie wyniki się będą zdarzać, przecież no, Manchester City też remisował w, w spotkaniu na przykład z Newcastle, albo z, nawet z Aston Villa z Tom Aston Villą jeszcze za Stevena Geralda, więc e, tutaj nie mamy takiego jednego wielkiego dominatora w tym seżo, w sezonie, który byłby invincible do końca sezonu, e, więc wygra po prostu ligę ktoś, kto parę razy się potknął, no i Arsenal w tym momencie się potyka w zasadzie po raz pierwszy, no bo to spotkanie z Manchester United jeszcze gdzieś tam też można ewentualnie e, wkalkulować, no a Southampton wypada pochwalić, bo oni faktycznie wytrzymały taką trochę próbę nerwów i w końcówce też po prostu podtrzymali ten, ten remis Ralf Hasenhitl zawsze znajdzie sposób na to żeby gdzieś tam z tej dyskusji o ewentualnym zwolnieniu z, z tych wszystkich kursów <laughs> bokmacherskich na to kto następny poleci że za każdym razem jak Ralf Hasenhitl pojawia się na szczycie to wygrywa jakieś dwa mecze remisuje pokazuje Ralf, się z bardzo dobrej strony i Ralf, nagle zapominamy Ralf jest niezniszczalny nie on jest niezniszczalny zawsze będzie ich trenował tak, po prostu tak, zawsze <laughs> A szatka to zawsze będzie kończyć co do jakichś tam 16 czy 17, co nie jest raczej ich, ich jakąś wielką ambicją. Więc pod tym względem tak naprawdę to jest już na Trudno się o niej mówi w tym momencie, bo to jakimś pe pe pewnej logice się mimo wszystko wynikają. I to jest naprawdę coś, coś niesamowitego, no trzeba jej pochwalić rachunku. No znowu znalazł sposób, to jest naprawdę niesamowite. Znowu wygrał. Słuchajcie, było potrzebne małe y, cięcie z powodu y, kłopotów technicznych, ale już jesteśmy. Y, kończąc wątek y, tutaj Arsenalu i Soucha, to nie chciałem tylko powiedzieć, że musicie sobie znaleźć takich przyjaciół, jakich mam ja, bo zobaczcie, Arsenal zremisował, stracił punkt, chłopaki klepią po plecach, mówią, nie, nasz spokojnie, powalczycie o to mistrzostwo, City też jest, To wcale nie jest, to to wcale nie jest nakładanie presji, to wcale nie jest nakładanie presji. No właśnie, ja tak rozumiem też, jaka jest Wasza intencja, że tak powiem, żeby ten sezon był oczywiście ciekawszy. Tylko jeszcze poruszę na chwilę wątek właśnie Jezusa, że to nawet nie jest zarzut kibiców ani, ani nikogo takiego, że on nie strzela, tylko widać, że jemu samemu to po prostu przeszkadza, bo po każdej takiej nieudanej akcji, po każdym nieudanym strzale, który ląduje gdzieś na rękach bramkarza, widać po jego minie, że on jest bardzo z tego tytułu zdenerwowany. Gabi, spokojnie. No spokojnie, te bramki przyjdą. W końcu się odblokujesz. Nie chcę nic mówić, ale my z Krzysztofem mamy taki taki drobny challenge, bo Krzysztof powiedział, że Mitrowicz zdobędzie w tym sezonie więcej bramek niż Jezus. No i na razie tych bramek Mitrowicz ma o cztery więcej, także oczywiście sezon jest długi, to jest maraton. Ja mam nadzieję, A Mitrowic że Mitrowicz dobry. Się... Jeszcze raz? A Mitrowicz jest dobry. A, no to no jest dobry, ale spokojnie. Mam nadzieję, że bramki Jezusa jeszcze przyjdą, bo jak już trafi w końcu i się przełamie, no to już potem pójdzie. Taką mam nadzieję i tak mi się wydaje, bo szczęśliwy Jezus. To dobry Jezus. Dobrze, lecimy dalej. Była dyskusja tutaj o Manchesterze City, więc tą dyskusję sobie teraz pociągniemy. No, bo to tak jak mówiłem, jest jedyna ekipa z Big Six, która wygrała w, tym w tej kolejce swój mecz 3 do 1 z Brighton. Brighton, który myślę że znowu możemy pochwalić, bo zagrało znowu niezłe spotkanie. No, ale nie udało się tym razem ani zremisować, ani wygrać. Erling Haaland. Powiedziano już o nim w tym sezonie wszystko. No i trzeba, ale trzeba to powiedzieć, że 11 spotkań, 17 bramek. Rozumiecie to, drodzy? 17 bramek. W zeszłym sezonie królowie strzelców, czyli Sony Salah, zdobyli 23 bramki. No właśnie. Halandowi brakuje 6, czyli tak jeżeli chodzi o jego formę, no to za trzy spotkania chyba będziemy mieli ten rekord wyrównany. Niesamowite rzeczy robi Norwek, niesamowite rzeczy też robi Manchester City. Kolejne wygranie spotkanie, tym razem 3 do jednego z Brighton. Co tu właściwie można dodać, panowie? No, kolejny dzień w biurze, i to zarówno dla City, i to zarówno dla Brighton, Dezerbiego, no bo Brighton znowu zagrało dobrze i nie ma punktów. Na no, City gra, yy, robi co chce, tak naprawdę w tym sezonie, zwłaszcza Erling Haaland, no i zdobywa kolejne trzy punkty to nie był taki dobry mecz Manchester City no bo zobaczcie w statystyki, oni mieli rzadziej piłkę, oddali tak naprawdę tylko 10 strzałów, wiemy, że dla Manchesteru City to nie jest wcale e, znaczy no, że to, jest, że to jest mało po prostu, dla może innej drużyny by to było bardzo dużo, ale w tym momencie Manchester City potrafi rzeczywiście na, no, po prostu masowo ostrzeliwać bramkę e, rywala i tak naprawdę gdyby nie Erling Haaland, to mam pewne wątpliwości, czy do City wy, wyciągnęliby z tego meczu trzy punkty, no bo oczywiście tutaj na wstępie trochę pochwalę mimo wszystko Pepa Guardiola, bo to, co on wyciągnął z tego meczu, z Liverpoolu, tego przegranego meczu, to przesunął żało Cancelo z prawej obrony na lewą obronę, czyli tak naprawdę Cancelo dalej gra takiego ofensywnego lewego obrońcę, który gdzieś tam schodzi do środka, bo w sytuacji, w której grał na prawej stronie, to widać było, że jednak przejął te, bezpośrednio przejął te um, zadania Kyla Walkera. Natomiast tutaj te zadania Kyla Walkera w tym meczu um, pełnił Manuela Kanji, a Cancelo jednak na tej swojej... No, w, Koniec końców w nominalnej pozycji, tak? No bo to jest przez wiele lat to był prawy obrońca, ale jednak w Manchester City najlepiej radzi sobie na tej lewej stronie i w tym meczu naprawdę grał o wiele lepiej. No bo w, w spotkaniu z Liverpoolem w zasadzie jego błąd sprawił, że Manchester City tamten na tamte to spotkanie przegrało. Także tutaj Pep Guardiola jakoś zareagował na ten, ten przegrany mecz z, z Liverpoolem 0 do 1. Natomiast tak naprawdę Brighton bardzo umiejętnie ustawiało się w tym meczu, bardzo umiejętnie presowało, chociaż to nawet nie było jakieś takie agresywne. Mocne podbieganie do piłkarzy Manchester City to było po prostu stanie bardzo wysoko, no i gdzieś tam wywieranie pewnej presji na, na Manchesterze City, na, na po prostu na, na obrońcach, na bramkarzu. E, no i w pewnym momencie po prostu Ederson stwierdził, że skoro Brighton jest tak wysoko ustawiony, skoro jest tyle przestrzeni gdzieś tam w, w tyłach, no to pośle długie podanie do Erlinga Halanda, No i okazało się, że to był asysta, bo Haland bez problemu wyprzedził Sancheza. Jeszcze przy okazji zezłomował jednego z obrońców Brighton, to był chyba Adam Webster, no i tak. trafił do, do pustej bramki. I tak naprawdę ten czy już dla Manchester City wtedy otworzył. E, potem rzut karny i, i w drugiej połowie Brighton dalej próbował grać swoje, ale już nie było w stanie jakoś tutaj specjalnie odpowiedzieć. Ederson jeszcze w tym meczu popełnił błąd. Mam w ogóle wrażenie, że lepiej mu wychodzi rzeczywiście do zagrywanie długich piłek i rozgrywanie niż samo no bo ten strzał Trusarda był jak najbardziej do, do wybronienia. Przy krótkim słupku Ederson po prostu nie, nie trafił w tę piłkę, która leciała na jego bramkę, e, Mimo, że zasięg jego rok pozwalał mu, żeby tę piłkę e, obronić. E, no po prostu to, to, co tutaj mogę więcej dodawać? Po prostu Manchester City ma Haalanda, bo ci piłkarze, którzy go akurat otaczali w tym meczu, czyli Riyad Maes i Jack Gris, nie zagrali dobrych zawodów, powiedzmy sobie to szczerze. Kevin De Bruyne, mimo tego, że strzelił gola, to też gdzieś tam to nie był ten Kevin De Bruyne, którego znamy, więc Haland ciągnie tę, tak naprawdę tę drużynę za uszy i po prostu dzięki niemu Manchester City nie stracił w tym meczu punktów. No a Brighton z kolei znowu spotkanie nie wygrywa, mimo że znowu gra dobrze. No, coś jest z tą drużyną nie tak i mam wrażenie, że te problemy, które przez lata w zasadzie męczyły tę ekipę pod sterami Graham Pottera, teraz, teraz, dalej, teraz dalej będą się ciągnąć u Roberto de Cerbiego, więc smutno mi się trochę na to Brighton patrzy, bo to jest faktycznie drużyna, która bardzo odważnie chce grać, natomiast koniec końców no wynika po prostu z tego absolutnie nic i oni przegrywają spotkanie na Etihad, mimo, że momentami naprawdę gdzieś tam te Manchester City ścisnęli, no tak mówię na początku, nawet w statystykach znajdziemy, że mieli części piłki, ktoś posiadanie piłki, mimo, że Nieznacznie no to jednak na korzyść Brighton. Ja dodam jedną ważną informację. Erling Haaland znowu jest najlepszym strzelcem na Wyspach Brytyjskich, jeżeli weźmiemy pod uwagę top 5 lig. Wyprzedził w ten weekend McCulloch'ego Langstaffa, czyli piłkarza Noc który strzelił 16 ligowych bramek w National League. Erling Haaland ma 17, więc emocjonujemy się tym korespondencyjnym wyścigiem dwóch wielkich napastników. Tak, jeżeli chcecie śledzić te. Yy... No właśnie, może Krzysztof, bo nie każdy śledzi Twojego Twittera. Może ty opowiesz o kim w ogóle powiedziałeś, bo nasi widzowie nie mają pojęcia. Powiedziałem o 25-letnim napastniku Noc Canty, który jest piłkarzem, który całe życie grał w non-league, właśnie w National League i w ligach niższych i jego historia zaczyna troszeczkę przypominać historię Jamie'ego Wardiego, bo Noc kupiło go za 50 tysięcy funtów, a już interesują się nim kluby z Championship, więc być może to będzie kolejny wielki napastnik odkryty w, właśnie w niższych ligach. Tak, jeżeli chcecie śledzić rywalizację właśnie z Halandem tego oto napastnika, no to zaglądajcie na Twittera Krzyśka, tam są aktualizacje. Tak. Um, no cóż, no dobrze i tutaj myślę możemy sobie postawić kropkę. Dwa ostatnie mecze nam zostały, w których też się bardzo dużo działo. Everton wygrywa 3 do 0 z Crystal Palace. Ostatnio chwaliliśmy trochę Palace, no a tu się okazuje, że ekipa Franka Lamparda zrobiła swoje. No i można powiedzieć, że Alexis Bobi zabawił się futbolem. Dwie asysty. Tego fantastycznego zresztą piłkarza. Cieszy też gol Dwighta McNilla, no bo to taki piłkarz, który trochę zniżkuje, jeżeli chodzi o formę. Tutaj, gol po wyjściu z ławki, także to na pewno trzeba zapisać na plus. Gol też Antonego Gordona, co może cieszyć kibiców Evertonu. No i Everton po cichutku melduje się gdzieś w środku tej tabeli, wyprzedzając właśnie nawet chwalone przez nas palas. Okazuje się, że po tych dawnych demonach, Franka Lamparda po tych Plotkach, że może on zostać się zwolniony, no to już właściwie jest to historią, tak? Niby ostatnio były te trzy z rzędu przegrane mecze, no ale też trzeba brać poprawkę na to, że i tam był Manchester United, i tam był Tottenham, więc nie były to na pewno mecze łatwe. No jeszcze było przecież Newcastle, które też jest, też jest drużyną w tym momencie stopu. Co tam będzie dalej z tym Evertonem? No i też pytanie do Maćka: czy ty tutaj nadal chwalisz Patryka Vieira? Ja wiem, że pewnie się nic nie zmienia, no bo i Crystal Palace, i, i Everton sobie tutaj na spokojnie w środku tej tabeli będą, no ale muszę spytać zaczepnie, żeby wywołać jakąś dyskusję. No trochę mi kupię faktycznie, po Everton i co zrównały się punktami, ale na swoją tutaj obronę powiem tylko, że Palace ma jeden mecz mniej, więc może się okaże faktycznie, że że Patricka Patricawi znowu wyskoczy do góry, ale no to był jeden z takich meczów, który też mi trudno wytłumaczyć, bo mówiliśmy o tym, że Aston Villa zagrała dwa zupełnie inne spotkania w tym tygodniu. No tak samo po Evertonie raczej byśmy się nie spodziewali, że po dwóch absolutnie fatalnych spotkaniach, gdzie oni nawet celnego strzału nie oddali, nagle pokonają Crystal Palace 3 do 0 i to było naprawdę bardzo przekonujące zwycięstwo. Everton w tym meczu był drużną lepszą, no bo chociaż tam Paras oczywiście starało się przy przystanie 0 jednego starali się gdzieś tam zremisować to spotkanie, naprawdę mieli cały czas kontakt z Dead Office, ale z kolei gol Arturnego Gordona już troszkę rozwiał wątpliwości i po prostu Everton wrócił do, do pełnej kontroli i wygrał to spotkanie, potem jeszcze dorzucając jednego dodatkowego gola. Myślę, że powrót Dominika Kalwertowina, już taki pełnoprawny powrót właśnie tego napastnika warto odnotować, bo to jest piłkarz, który sam sobie zapracował na tego pierwszego gola, odebrał piłkę mili, Miliwojewiciowi, potem jeszcze zezumował obronę i tak naprawdę wykończył bardzo ładnie bardzo ładny sposób e, całą tę akcję na trybunach siedział Gareth Southgate więc od razu pojawiły się od razu tematy czy Dominik Calvert-Lewin to jest napastnik na Mundial. Jest, tylko że musi jeszcze te trzy mecze, które, które zostały, przetrwać. po prostu tak, musi przetrwać, musi nie zdoznać kontuzji. <laughs> Najlepiej strzelić jeszcze dwa, trzy gole, żeby pokazać, że faktycznie jest w formie i fizycznej i takiej, no generalnie jest w formie, jest w stanie tutaj zdobywać bramki, więc pod tym względem tak naprawdę można Dominika Calvert-Lewina pochwalić. Możemy generalnie pochwalić Everton, tutaj Alexi i Bobby, nie ma tu się za bardzo co, co rozgadywać. Wróciły w trakcie tego tygodnia, takie dyskusje oczywiście porównania między Gerardem a Lampardem. Ja oczywiście tę dyskusję chciałbym tu w tym momencie gdzieś tam uciszyć, bo Lampard faktycznie radzi sobie o wiele lepiej. Ma do dyspozycji troszkę słabszych piłkarzy, a fakt, że zrobił Alexa i tak wyśmienitego i środkowego pomocnika, pokazuje, że Lampard o wiele lepiej po prostu się w, w tym Wertonie odnajduje niż Gerard odnajdywał się w Ostendwilni, a więc no, pewnie, na pewnym etapie tego sezonu wrócą dyskusje, czy Lampard powinien zostać w Wertonie, czy nie. Natomiast ten zwycięzca na pewno kupił sobie całe mnóstwo czasu, więc domu. Ale na pewno takie dyskusje się, się nie pojawią nie powrócą. Frank Lampart widzi futbol, ja lubię to określenie bo jest całkiem, całkiem zabawne, czego nie można powiedzieć o Jesse Marshall, który ostatnio tego futbolu no nie widzi tutaj niestety dla kibiców Leeds United Leeds przegrywa 3-2 z Fulham po bardzo, bardzo ciekawym meczu, trochę tam gdzieś podczas tego podczas tej całej naszej dyskusji mówiliśmy, że m.in. Mitrowicz zdobył gola w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o Leeds, na to Rodrigo i Somerville. A jeżeli chodzi o Fulham, no to jeszcze Reed. I uwaga: mamy 23 w tym, w sumie w poniedziałek, 24 października 2022 roku. I William zdobywa gola dla Fulham. Cóż, to jest myślę ciekawy fakt, godny notowania. Tak naprawdę, jedno pytanie mam do Was odnosząc się do tego spotkania. Czy Jesse Marsh i Leeds to już jest taka historia, która się zakończy zwolnieniem tego y, trenera? Y, no, a jeżeli jeszcze nie patrzyliście w tabelę, to Fulham jest w tym momencie nad Liverpoolem. To myślę, że też ciekawe i godne odnotowania. No chyba faktycznie dni 6 marsza powoli wydają się być policzone, bo to jest ósmy mecz bez zwycięstwa Leeds United w, w, z rzędu. Następny grają z, z Liverpoolem na Anfield, więc pod tym względem wydaje mi się, że to może być i też dziewiąty mecz bez zwycięstwa. Wiem oczywiście, że Liverpool w formie nie jest, ale na Anfield wygrać z tą nam to nie jest takie proste. Szkoda trochę, bo wydawało się, że to jest taki menedżer, który sobie da radę, jeszcze sobie sprowadził piłkarzy, których gdzieś tam chwaliliśmy na samym początku sezonu, bo no i ja, Roson, i Christensen, i Adams, Rocka, no było całe mnóstwo tych piłkarzy, którzy wydawali się być naprawdę bardzo solidnymi zawodnikami, jak koniec końców okazuje się, że Luke Aiding, który wraca do pierwszej jedenastki, jest taką chyba najbardziej tutaj pozytywną postacią z tego meczu, którą mogę jakoś tam wyróżnić. Do, jeszcze jeden kamyczek do Grudka, Rzesego Marsza, taki trochę patriotyczny, że nie, nie daje szans Mateuszowi Klichowi od pierwszej minuty, a to jest piłkarz, który zazwyczaj jak wchodzi na boisko, to gdzieś tam no po prostu daje tę jakość. Wydaje mi się, że jest o wiele lepszy niż sam Greenwood, który dostał akurat w tym meczu szansę od pierwszej minuty, więc spodziewam się faktycznie, że Jesse March może stracić pracę, bo no trudno oczywiście wymagać od niego, żeby wygrał to spotkanie z Liverpoolem, ale jeżeli go, jeżeli to spotkanie przegra, no to wydaje mi się, że to już będzie po prostu absolutny koniec jego, jego kadencji, a o Fulham tylko jedno słowo, Mitro, dziewiąta bramka w 11 meczu, Bobby Reed grający na paroi obronie strzela kluczowego gola dla The Cottages. no i William faktycznie, wisienka na torcie, w drużynie Fulham wydaje mi się jest taki dosyć nieoczywisty duet środkowych który też warto wyróżnić, czyli Palinia i Harrison Reed, to jest tego typu duet, o którym nikt na Twitterze nie napisze, ale ja w tym programie powiem, razem sobie znakomicie. Wow, dobrze. I dziękujemy wam bardzo serdecznie za odsłuch tego materiału. Mitrowicz 9 bramek, wow. Znowu panowie Macie i Krzysztof wygrywają. Widzicie, warto słuchać naszego podcastu, bo tu i Łobie i Mitrowicz razem sobie doskonale dobrze. Dzięki ci Krzyszku, dzięki Maczku za dzisiaj. Dzięki pamiętajcie, drodzy, Pamiętajcie, drodzy widzowie, my to się nigdy nie zgramy z tymi podziękowaniami na, na sam koniec. Dobrze, nieważne. Pamiętajcie, że możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał i komentować, jeżeli macie taką ochotę. Pięć gwiazdek na Spotify też, mile widziane. Trzymajcie się i do zobaczenia w przerwie na kawę ekstra już jutro. Cześć, hej, cześć, pa.